osoba z hipercholesterolemią rodzinną ma 50% szans na zawał serca przed 50 rokiem życia. Cierpi na nią bardzo wielu Polaków, bo 1 na 250 osób w Polsce cierpi właśnie na tą hipercholesterolemię. Jest ona bardzo szczególna, bo wiąże się z bardzo wysokim poziomem cholesterolu już od najmłodszego dzieciństwa. Już u dzieci możemy stwierdzić bardzo wysokie wartości cholesterolu. To bardzo wczesne narażenie tętnic na wysoki poziom cholesterolu prowadzi do przedwczesnego rozwoju miażdżycy i do przedwczesnych zawałów serca, udarów mózgu. Hipercholesterolemia nie boli. Hipercholesterolemia niestety dopiero daje poważne następstwa. I najczęściej niestety pierwszym objawem może być zawał serca, udar mózgu. Dlatego bardzo ważne jest rozpoznawanie hipercholesterolemii na zasadzie tak zwanej prewencji pierwotnej. Czyli to my powinniśmy zainteresować się własnym poziomem cholesterolu. Również występowanie w rodzinie przedwczesnych zawałów serca, czyli w przypadku mężczyzn zawałów przed 55 rokiem życia, a w przypadku kobiet przed 65 rokiem życia, może również wskazywać na istnienie choroby w rodzinie. Więc bardzo ważne jest diagnozowanie tych osób, ponieważ leczenie jest możliwe i jest skuteczne. Zastosowanie zwykle już jednej tabletki dziennie praktycznie całkowicie rozwiązuje ten problem.